W tym filmie testuję i rozbieram taki mały multimetr UNI-T UT60EU. Sprawdzimy, czy wydając około 150 zł mamy szansę otrzymać przyzwoity przyrząd pomiarowy. Zapraszam do oglądania. Moje materiały napędza PCBWay, czyli producent wysokiej jakości obwodów drukowanych za nieduże pieniądze dla każdego. Aktualnie firma świętuje swoją 10. rocznicę powstania i rejestrując się przez mój link w opisie filmu, dostajecie nie tylko kupon na $5 na swoje pierwsze zamówienie, ale również macie szansę zgarnąć ciekawe nagrody. Zapraszam do zapoznania się z ich ofertą, a teraz jedziemy dalej. Multimetr kupiłem w jednym ze sklepów na Allegro i tak prezentuje się wnętrze opakowania. Na samej górze mamy broszurę z parametrami, następnie sam multimetr oczywiście, przewody pomiarowe oraz sondę do pomiaru temperatury w postaci termopary. Mamy takie małe sondy pomiarowe, widać, że są tutaj trochę krzywe, trochę elastyczne. Końcówki pomiarowe są wystarczająco ostre do wielu zastosowań, natomiast nie są wykonane zbyt precyzyjnie. Jedna jest bardziej ostra od drugiej, ale powiedzmy, że tragedii nie ma. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o te odgiętki, zauważcie, że przy ich zginaniu widać, że izolacja zmienia kolor na biały, czyli już praktycznie jesteśmy na granicy jej przerwania. Przewody są oczywiście z PVC i ich izolacja ma dość małą średnicę. Razem z sondami mają długość około metra i zakończone są takimi czterokońcówkowymi, izolowanymi wtykami bananowymi. Na początek przez jakiś czas powinny dać radę, ale musimy mieć z tyłu głowy konieczność ich wymiany na coś lepszego. Zobaczmy jeszcze, jak siedzą w gniazdach multimetru. No bez szału bym powiedział. Są trochę luźne i zobaczmy, czy nie jest to wina gniazd. Jak widać, lepsze przewody pomiarowe siedzą sztywno. Jeśli chodzi o termoparę, to również jest to najtańsza sonda temperatury o długości również około metra i według dokumentacji jest ona tylko do 250 stopni. Multimetr jest całkiem kompaktowy i zgrabny. Obudowa multimetru wykonana jest z tworzywa. To wszystko czerwone to jest taka cienka warstwa gumy, włącznie z tym tutaj na pokrętle. Dzięki temu dobrze trzyma się w dłoni, ale ponoć z czasem te gumy się brudzą i ciężko je domyć, szczególnie jeżeli miały do czynienia z brudnym smarem, także na to trzeba zwrócić uwagę. Sama konstrukcja multimetru jest naprawdę bardzo sztywna, sprawia wrażenie całkiem solidnego. Jak możecie zauważyć, design tego multimetru jest zapożyczony z tych wyższych modeli, tylko jest pomniejszony w skali, łącznie z tym pokrętłem, które jest również dość małe. Zobaczcie, jak to wygląda w porównaniu do takiego taniego złoteka. Mamy zwykły ekran LCD, który jest podświetlany niezbyt mocnym światłem, aczkolwiek bardzo dobrze widocznym w nocy, także tutaj nie ma problemu. 4 gumowe przyciski, ten żółty wybiera drugą funkcję, która jest tutaj opisana na żółto. Wybór zakresów automatycznych i ręcznych, pomiar względny, czyli na przykład zerowanie rezystancji przewodów i funkcja HOLD oraz po dłuższym przytrzymaniu podświetlenie. Samo pokrętło pracuje bardzo pewnie i przyjemnie. Sam wskakuje na swoje miejsce, ciężko jest go ustawić pomiędzy funkcjami, także tutaj żadnych problemów nie ma. Jesteśmy w stanie bez problemu przełączać go jednym palcem, także jedną rękę mamy wolną. Mamy 4 gniazda bananowe, 2 osobne na zakres prądowy miliamperów i amperów oraz mikroamperów, czyli tak jak powinno być. Tutaj zauważcie, że dla mikroamperów jest osobny bezpiecznik na 1000 mikroamperów, czyli 1 mA. PTC, czyli rezystor o dodatnim współczynniku temperaturowym, który zalutowany jest na stałe na płycie głównej, dzięki czemu w przypadku puszczenia tutaj za dużego prądu nie musimy wymieniać bezpiecznika. Zakres amperowy i miliamperowy zabezpieczone są bezpiecznikiem 10 amperowym. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mamy tutaj kategorię drugą 1000 V oraz kategorię trzecią 600 V, czyli sprzęt nadaje się do pomiaru instalacji 230 V. Według tych kategorii wszystkiego, co znajduje się za licznikiem w naszym domu. Z tyłu w tym pseudo-holsterze mamy miejsce na umieszczenie sond pomiarowych. W ten sposób lub w ten sposób, ale widać, że są one tak krótkie, że nie wystają poza obudowę. Możemy sobie włożyć sondę na przykład tak. Wtedy jedną ręką używamy ją do pomiaru razem z multimetrem, drugą mamy wolną. Możemy też tak tymczasowo zawinąć przewody pomiarowe. Wtedy wkładamy tutaj sondy i multimetr jest gotowy do przenoszenia. Tylko zwróćcie uwagę, że te przewody długo takiej operacji raczej nie przetrzymają. Tutaj u góry mamy taki uchwyt, możemy sobie na przykład zaczepić tutaj smycz, ewentualnie powiesić multimetr, bo jest tutaj takie wgłębienie. Antena od bezkontaktowego pomiaru znajduje się w rogu obudowy, co jest dość nietypowe, bo przeważnie mamy ją tutaj. Stopka jest duża, działa z oporem, nic tutaj nie kłapie. Na dole mamy również czerwoną warstwę gumy. Jeżeli postawimy multimetr na stopce, stoi on naprawdę bardzo stabilnie, niezależnie czy używamy przełącznika, czy tych przycisków. Za to naprawdę duży plus. Zobaczcie, od spodu ma też takie wzmocnienia. Zamyka się bez problemu. Mamy tutaj wgłębienie na palec. Naprawdę bardzo dobra robota. Skoro już jesteśmy z tyłu, to zauważcie, że mamy tutaj wybity znaczek Intertek. Oznacza to, że ten multimetr został zbadany i jest certyfikowany w zewnętrznym laboratorium i spełnia wszelkie normy, które są wymagane dla tego typu urządzeń. To jest rzecz niespotykana w sprzęcie za te pieniądze. Włożymy sobie teraz baterię i zobaczcie, cała klapka odchodzi razem z częścią pojemnika. Mamy tutaj metalowy gwint, nadający się do częstego otwierania, pojemnik na 3 paluszki AAA i zobaczcie tutaj gniazdo bezpiecznika 10A na 1000V, dostępne od razu po ściągnięciu klapki. Również niespotykana rzecz za te pieniądze. Włączamy sprzęt i zauważcie, że mamy tutaj też diodę na górze. Dioda jest dwukolorowa, czerwono-zielona. Wyświetlacz nie jest duży, ale mamy tutaj bardzo duże cyfry. Widoczne jak to w tego typu ekranach. Praktycznie z każdej pozycji, tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast w pełnym słońcu oczywiście będzie trochę gorzej. To podświetlenie jest ledwo widoczne nawet w kamerze, ale spisuje się w nocy, co możecie zobaczyć na przedstawionym zdjęciu. Na wyświetlaczu oprócz oczywiście wskazania mamy tutaj podany zakres, to jest ikonka funkcji autowyłączania. Po 15 minutach multimetr wyłącza się, jest w trybie uśpienia pobierając około 12 mikroamperów. Tutaj mamy informację czy jesteśmy na zakresie automatycznym czy ręcznym. Po przytrzymaniu wraca z powrotem na ręczny. Na dole jeszcze mamy taki symbol pokazujący, w które gniazda pomiarowe mamy włożyć nasze przewody. Jeżeli chodzi o parametry, to mamy pomiar napięcia stałego na dwóch najniższych zakresach do 100 mV z dokładnością 0,7% plus 8 cyfr. Powyżej 100 mV mamy 0,5% plus 3 cyfry. Ciekawostką jest bardzo wysoka impedancja na zakresie mV wynosząca 3 GΩ. Na zakresie voltów mamy już standardowo 10 megaohmów. Dla napięcia przemiennego mamy dokładność od 1% plus 3 cyfry dla najniższych zakresów, a od 1 V 0,8% plus 3 cyfry. Multimetr oczywiście mierzy prawdziwą wartość skuteczną sygnału, a jego pasmo przenoszenia według dokumentacji to od 40 Hz do 400 Hz. Jest również sygnalizacja przeciążenia powyżej 1000 V poprzez piszczyk i diodę na przodzie. Dla pomiaru rezystancji mamy dokładność od 0,8% plus 2 cyfry do 2% plus 5 cyfr dla najwyższego zakresu. Zauważcie, że multimetr mierzy prawie do 100 megaohmów. Pomiar ciągłości ma próg zadziałania poniżej 30 ohmów, natomiast test spadku napięcia na diodzie odbywa się napięciem 3,3 V i prądem 1,5 mA, także całkiem nieźle. Jeśli chodzi o pojemność, mamy dokładność od 4% plus 10 cyfr do 10% na najwyższym zakresie milifaradów. Multimetr mierzy również temperaturę z dokładnością plus minus 4 stopnie dla zakresu od minus 40 do 0 stopni. Dla zakresu od 0 do 100 stopni mamy dokładność plus minus 1% plus 5 cyfr. Od 100 do 1000 stopni plus minus 2% plus 5 cyfr. I zauważcie tą informację, termopara typu K nadaje się do pomiaru temperatur poniżej 250 stopni. W przypadku prądu stałego dla najniższego zakresu mamy dokładność 0,8% plus 3 cyfry, a reszta zakresów charakteryzuje się dokładnością 1% plus 3 cyfry. Tutaj również mamy alarm po przekroczeniu zakresu 10A. Dla prądu przemiennego mamy dokładność od 1% plus 3 cyfry dla najniższego zakresu, a powyżej 1,2% plus 3 cyfry. Tutaj pasmo przenoszenia jest również takie samo od 40 do 400 Hz. Multimetr mierzy również częstotliwość do 10 MHz z dokładnością 0,1% plus 5 cyfr oraz współczynnik wypełnienia od 0,1% do 99,9% z dokładnością 3% plus 5 cyfr. I zwróćcie uwagę, że dla każdej mierzonej wielkości mamy tutaj ochronę przeciążeniową na 1000 V RMS. Multimetr posiada również możliwość wykrywania przewodów pod napięciem przy wykorzystaniu wbudowanej anteny. Sprawdźmy sobie pomiar prądu z baterii i po ustabilizowaniu się mamy około 1,5 mA, także całkiem mało, co zgadza się ze specyfikacją i pozwala według producenta na około 500 godzin pracy. Zobaczmy przy jakim napięciu sygnalizuje konieczność wymiany baterii. Jest to około 3,7 V. Zobaczmy jeszcze do ilu pociągnie. 3,6, 3,5, 3,4 i koniec, ekran gaśnie. Także gdybyśmy chcieli tutaj użyć akumulatorków, to niestety nie wykorzystamy ich pełnej pojemności. Teraz skontrolujemy sobie wskazania UT60EU, porównując go z takim multimetrem laboratoryjnym o dość dużej dokładności. Jesteśmy na zakresie voltów, multimetr automatycznie przeszedł na najniższy zakres, czyli milivolty. Mamy tutaj najmniejszą rozdzielczość 1/10 mV, czyli 100 mikrowoltów. I zauważcie, że przy około 138 mikrowoltach multimetr jeszcze niczego nie rejestruje. Jest to jak najbardziej zgodne ze specyfikacją. Poza tym taki pomiar nie ma żadnego sensu. Jeżeli chcemy mierzyć takie niskie wartości, przechodzimy sobie na zakres milivoltowy i mamy tutaj, zobaczcie, prawie idealnie zgodne wskazania z multimetrem laboratoryjnym. Natomiast chodzi mi tutaj o pokazanie, ile minimalnie rejestruje ten multimetr na tym zakresie i zobaczcie, od około 150 mikrowoltów pojawia się tutaj jedynka. Można powiedzieć, że jest w porządku. Ustawmy teraz 200 mikrowoltów i jeszcze mamy jedynkę. 250 mikrowoltów i jest dwójeczka. 1 mV i mamy 0,9 mV. Jak najbardziej zgodnie ze specyfikacją. Ostatnia cyfra znacząca różni się o wiele mniej niż o 8. 2 mV prawie dociągnął. 5 mV, no cały czas tej jednej cyfry brakuje, ale jest w porządku. 10 mV, 20 mV, bardzo ładnie. 50 mV, bardzo dobrze. 100 mV, bardzo ładnie. 150, 200, 500 mV, około 1 V. Zobaczcie, wskazania niewiele różnią się od multimetru laboratoryjnego. Oczywiście tam mamy większą rozdzielczość, ale tutaj praktycznie co do cyfry. 5 V, rewelacja. 10 V, 20 V, bez zarzutu. 30 V, 40, 50 V i 56,3 to jest maksimum mojego zasilacza. Myślę, że jest bardzo dobrze. Teraz jesteśmy na zakresie mV. Zobaczcie, na zakresie mV mamy faktycznie rezystancję wewnętrzną mniej więcej 3 GΩ. Ciężko to zmierzyć. Multimetr pokazuje 2,5 GΩ. To jest pomiar w nanosiemensach. Akurat ten posiada taką funkcję i mniej więcej mamy to. Rozdzielczość mamy tutaj 1 mikrowolt i zobaczcie, minimalna wartość, jaką rejestruje multimetr, zaczyna się dopiero przy 14 mikrowoltach i od razu wskakuje na 12-13 mikrowoltów. Zobaczmy, 18-19 mikrowoltów, 20 mikrowoltów, mamy 18 mikrowoltów. Poniżej nie ma sensu nic mierzyć. Zobaczmy, 30 mikrowoltów i tutaj bardzo ładnie, zobaczcie, wyniki zaczynają się do siebie zbliżać, chociaż ta ostatnia cyfra trochę się zmienia. Niemniej i tak, jak na taki multimetr, jest to bardzo dobry wynik. 50 mikrowoltów, 100 mikrowoltów, 200 mikrowoltów, nie mam żadnych zastrzeżeń. 500, 1 mV, no i mamy prawie 1 mV na multimetrze. 2 mV, bardzo ładnie. 5 mV, 10 mV i tu już przeskoczył na kolejny zakres. 50 mV, zobaczcie, różnica prawie jednej cyfry na końcu. 100 mV. No i tutaj zbliżamy się do końca tego zakresu, no i mamy przekroczony zakres. Teraz napięcie przemienne. Na generatorze ustawiłem przebieg sinusoidalny, amplituda 1 V RMS i 4 Hz. I zobaczcie, jeżeli chodzi o pasmo przenoszenia, to już w tym paśmie jest ten multimetr, także od 4 Hz można powiedzieć, że rejestruje przebiegi z tym spadkiem 3 dB. Zobaczmy, 5 Hz, 10 Hz i tutaj już zbliżamy się do 1 V, 20 Hz, 40, 100 Hz, 200 Hz, 300, 400, 500 Hz, czyli już jesteśmy poza specyfikacją, 600, 700, 800, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, amplituda spada. Jak osiągnie 0,707 V, to jesteśmy na tym spadku 3 decybelowym i takie jest pasmo. Mamy 4,1 kHz. Dla trójkąta mamy podobnie. Przy 1 kHz jest idealnie 1 V, 2 kHz, 3, 4 i 4,1. Dla takiego przebiegu zniekształconego, zobaczcie, jest już gorzej. 200, 300, 400, 500. I dochodząc do 1 kilo mamy już spadek ponad 3 dB. Ale ciągle zgodnie ze specyfikacją do tych 400 Hz jak najbardziej dociąga. Teraz mamy stałą częstotliwość 400 Hz, żeby było zgodnie ze specyfikacją i będę zmieniał napięcie RMS. Przy 9 mV jeszcze nic się nie dzieje. 10 mV. No i mamy 2,8, 15 mV. Pomału osiągamy 15 mV, mamy 11,6, 20 mV, no i pomału zaczynamy osiągać dobre wyniki. 30, już jest fajnie. 50 mV. Przypominam, że to jest na zakresie tym voltów, zaraz przejdziemy sobie na milivolty. 100 mV, to już jest bardzo ładnie. 200, 500 mV, elegancko. 1 V, 2 V, 5 V, no i to jest max generatora 707 V. To samo na zakresie mV napięcia przemiennego. I ciekawa sprawa, że mój multimetr laboratoryjny coś nie za bardzo daje radę. Mam ustawione 0,7 mV RMS przy 400 Hz, 1 mV, bardzo ładnie, 2 mV, 5 mV, 10 mV, 20. Oj, ten się już poprawił. I teraz powiedzcie mi, który jest dokładniejszy w tym przypadku. 50 mV, 100 mV i dochodzimy do końca i mamy poza zakresem. Teraz dla odmiany sprawdzimy sobie zakres mikroamperowy i zobaczmy, jaka jest minimalna wartość prądu, którą rejestruje ten multimetr. 0,8 mikroampera jeszcze nie rejestruje mimo rozdzielczości 1,1 mikroampera. Powyżej 0,8 mikroampera skakuje od razu na 0,8. Przy 1 mikroamperze mamy 0,9. Zobaczmy 2 mikroampery, 5 mikroamperów, 10 mikroamperów, 20 mikroamperów, 50 mikroamperów i 100 mikroamperów. Bardzo dobrze. 200 mikroamperów, 500 mikroamperów, bardzo ładnie. 600 mikroamperów, 750, 900 mikroamperów i pomału zbliżamy się do końca tego zakresu. I teraz przełączę na miliampery. I zobaczcie, że multimetr nie wykrywa i nie sygnalizuje, w które miejsce wpięte są sondy, jak również na amperomierzu przy wpięciu się w niewłaściwe gniazdo pokazuje głupoty. Minimalny prąd na zakresie miliamperomierza, który jest wykrywany, to około 0,8 mA. I ostatnia cyfra zaczyna skakać pomiędzy 0 a 8. Mamy 1 mA, jest pomiędzy 0,9 a 1 mA na multimetrze, 2 mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA, no prawie 100 mA, 200 mA, około 300, około 0,5 A, 1 A, 2 A, 3, 5 A, 6, 7, 8, 9 i mamy alarm. Jeśli chodzi o pomiar rezystancji, to zwróćcie uwagę, że pierwszą funkcją, która się tutaj włącza, jest tester ciągłości. Według mnie jest to dość przydatne, ponieważ dużo częściej sięgam po tester ciągłości niż po pomiar rezystancji. Odnośnie pomiaru rezystancji mam tutaj dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, nie działa tutaj tryb relatywny. Nie jesteśmy w stanie odjąć rezystancji przewodów, przez co na niskich zakresach rezystancji opór tych sond będzie się dodawał i fałszował nam pomiar. Bardzo dziwne, powiem szczerze, nie spotkałem się jeszcze, żeby multimetr mając ten przycisk na zakresie rezystancji go nie wykorzystywał. I kolejna sprawa jest taka, że jeżeli zawrę sondy pomiarowe, multimetr pokazuje równe 0 ohmów, co jest oczywiście niemożliwe i widać, że na początku zakresu mamy tutaj zrobiony jakiś myk. No i spójrzcie, dla rezystancji 0,1 ohma mamy cały czas 0, 0,2 ohma, i wskakuje od razu na 0,4. 0,3, mamy dalej 4, 0,4, mamy 0,5 ohma. Cały czas dodaje nam to 0,1 ohma i to jest prawdopodobnie rezystancja tych przewodów, która została w magiczny sposób skasowana na początku zakresu. Cały czas mamy więcej o 0,1, tutaj nawet o 2. Dla 1 ohma mamy 1,1. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda na lepszych przewodach, które mają niższą rezystancję i zobaczcie, jest równo 1 ohm. Także multimetr mierzy prawidłowo, natomiast niestety przy niskich rezystancjach będziemy mieć pewne problemy. Jeżeli chodzi o wyższe zakresy, to oczywiście tą rezystancję możemy już pominąć. I tak, dla 1 kOhma mamy 998 ohmów, czyli bardzo ładnie. Miejcie na względzie, że ta dekada ma 0,2% dokładności, także tutaj jest jak najbardziej prawidłowo. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, bardzo ładnie. 10 kg, perfekto, 11 kg, bardzo dobrze. Teraz zmieniłem dekadę na 10 kg, jej dokładność to 1% i zobaczmy, 10 kg, 20, 30, 50 kg i 100 kg, bardzo dobrze w tolerancji. Z racji tego, że domyślnie mamy tutaj zakresy automatyczne, multimetr zaczyna od pomiaru megaohmów. Dlatego sprawdźmy sobie, jak szybko wykryje rezystancję 10 ohmów. No, trochę mu to zajęło, ale nie ma tragedii. Z pewnością nie należy do najszybszych w tym temacie. I zobaczmy sobie jeszcze wyższe rezystancje. 1 mega. To jest 1% i mamy prawie idealnie. I tutaj jest 50 mega, to jest maksimum co posiadam. Tolerancja 5%. Również bardzo dobrze. Sprawdźmy sobie teraz napięcie testu diody. Zobaczcie, mamy prawie 4 V. Bardzo dobry wynik. Powyżej tego, co jest napisane w specyfikacji. Natomiast prąd testowy wynosi 1 mA. Czyli mniej niż w specyfikacji. W praktyce UT60EU nie ma żadnego problemu z pomiarem spadku napięcia na diodach. Mamy 1,8 V na diodzie czerwonej, około 1,8 V na zielonej i na niebieskiej 2,55 V. Zauważcie, że multimetr sygnalizuje sprawność diody krótkim piknięciem. Pomiar spadku napięcia na diodach krzemowych prawie 0,6, na dwóch w szeregu 1,1, na trzech w szeregu 1,66. Prawidłowo. Jeżeli chodzi o tester ciągłości, to na sondach reaguje on tak. No, co mogę powiedzieć? Rokuje dobrze. Sprawdźmy dalej. Multimetr mam podłączony do mojego testera. Będziemy teraz symulować zwieranie sond. Na początek częstotliwość 1 Hz i wypełnienie 50%, czyli co sekundę zwieramy sondy na pół sekundy. Jak możecie zobaczyć tutaj na tym dolnym wykresie, wszystko jest w porządku. Zwiększam teraz częstotliwość 2 Hz, w porządku, 3 Hz, w porządku, 5 Hz, ok, 7, w porządku, 8, bardzo dobrze, 9, 10, 11 Hz i tutaj już zaczyna się gubić. Spójrzcie tutaj na przebieg, widać, że są takie przerwy. Teraz wam go zatrzymam na chwilę i zobaczcie, mamy tutaj przerwę i tutaj, także maksymalnie 10 Hz. Teraz zostaję przy 1 Hz i będę zmniejszał wypełnienie, czyli skracał ten czas zwierania przewodów. Na razie mamy pół sekundy. Trzysta milisekund. 200 milisekund. 100 milisekund. Bez problemu. 50 milisekund. 40, 30, 20, 10. Przy 10 milisekundach zobaczcie, multimetr zaczyna się gubić. Co drugi raz nam sygnalizuje. Nawet co trzeci teraz. Także minimalny próg to jest 20 milisekund. I tutaj jest w porządku. Ogólnie całkiem nieźle. I teraz szybki test praktyczny. Sprawdzamy sobie, które nóżki tego układu są podłączone do linii zasilania. Powinno ich być 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Bez żadnego problemu, bardzo dobrze. Teraz sprawdzimy sobie pomiar pojemności. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj pojemność przewodów 26 pikofaradów i to już można tutaj wyzerować. Ta funkcja relative działa w przypadku pojemności. No i sprawdźmy. 306 piko, 329, bardzo ładnie. 1,06 nano, 1,09, bardzo dobrze. 10 nano, bardzo ładnie. 100 nano niecałe, 576 nano, 1 mikro, 10 mikro, 100 mikro, elegancko, 509 mikro, 939 mikro. Idealnie prawie. 3293 mikro, czyli 3,29 mF. Bardzo ładnie. 8285 mikro. Wszystko jest na żywo, także widzicie, w jakim czasie ładują się te kondensatory. Bardzo ładnie. I jeszcze dobijemy 3, czyli mamy 11,5 mniej więcej milifarada. No i tutaj się nie doczekamy, ponieważ multimetr mierzy tylko do 10 milifaradów. Jeżeli chodzi o pomiar bezkontaktowy przewodów pod napięciem, to tak to się prezentuje. No i zobaczmy. Tu jest około 2 cm. Jest pierwsza kreska, zielona dioda. Około 1 cm. Mamy migającą czerwoną diodę. No i jak już przyłożę praktycznie do izolacji, maksymalny poziom sygnału. Natomiast w praktyce skuteczność wykrywania przewodów w ścianie oceniam na 80%, ponieważ w 4 przypadkach na 5 udało mi się taki przewód wykryć. Także myślę, że jak na multimetr jest całkiem nieźle. Jeśli za wzorzec temperatury przyjąć gotującą się wodę, to tak wygląda pomiar 100 stopni Celsjusza. Sprawdźmy jeszcze pomiar częstotliwości. Jak możecie zobaczyć, ustawiłem 0,5 Hz, amplitudę 1 V pik-pik i mamy 0,5 Hz, czyli lepiej niż w specyfikacji od 1 Hz. 1 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 500 kilo, 1 mega, 2, 3, 4, 5, 10, bardzo ładnie, będzie coś więcej, 11, 16, 18, 20 mega, do 26 mega bez problemu przy 1 V pik-pik. Pomiar wypełnienia sprawdzę na częstotliwości 10 kHz, bo jest to maksymalna podana w dokumentacji. Mamy amplitudę 5 V pik-pik, wypełnienie 1%, jak widać jest na ekranie. 5% jest 10, 20. Do tych pełnych dziesiątek tak trochę długo dochodzi. Dziwne, ale pokazuje. 40, 50. 60, 70, 80, 90, 98, 99 i to jest max praktycznie. Podkręćmy troszkę jeszcze. Co mogę powiedzieć? Działa ta funkcja i tyle. Wszystko mamy sprawdzone, no to co? Czas na rozbieranko. W korpusie mamy zwykłe wkręty, no ale nie jest on przeznaczony do częstego rozbierania. Nie ma tam w środku bezpieczników. No i co my tu mamy? Pójdźmy najpierw na obudowę. Zobaczcie, jaki tutaj jest duży kołnierz, który się chowa w drugą część. Tył obudowy jest podwójnie wzmocniony. Jest naprawdę mega sztywny. Styki od baterii są na takich sprężnikach niklowanych. Ładnie to wygląda. I na panelu przednim mamy praktycznie całą elektronikę. Spójrzmy jeszcze tutaj. Przełącznik jest dwuczęściowy. Taka biedniejsza odmiana patentu Fluka z plastikowymi elementami sprężynującymi. Jest tutaj troszkę smaru. Styki są pozłacane. Tu mamy gumeczkę od przycisków. Zobaczcie, troszkę ją utytłali tym smarem. Także to trzeba będzie umyć, żeby nam stykała dobrze. Tu fajna osłonka na diodę LED plastikowa. Przednia część również jest dość sztywna. Żadnych zastrzeżeń tutaj nie mam za te pieniądze. Zacznijmy od naszych gniazd pomiarowych. Tutaj mamy pomiar prądu w mikroamperach, zacisk wspólny masowy i zacisk do pomiaru napięcia. Mamy tutaj ogromne wycięcia w płytce i również pod elementami. Również tutaj duże wycięcie pod bezpiecznikiem, tutaj mniejsze do terminala baterii. Robi się to w tym celu, żeby zwiększyć odporność płytki na napięcia pełzające. Chyba tak to się nazywa po polsku, nie jestem pewny. Dzięki temu przy tym samym odstępie elementów czy padów mamy większą odporność na przepięcia. I zobaczcie, te zielone to są termistory PTC. Mamy tutaj 2 termistory na tym zakresie mikroamperowym i to jest właśnie ten nasz bezpiecznik 1 mA. Dlaczego są 2 w szeregu? Dlatego, że każdy z nich ma swoje napięcie znamionowe. Mimo że one nie mają oznaczeń, to podejrzewam, że jest to albo 500, albo 750 V. Następnie z tych termistorów wchodzimy na mały bocznik pomiarowy i tutaj widać, ścieżka idzie pod spód, która mierzy napięcie na tym boczniku. Druga ścieżka mierzy napięcie na obu bocznikach. i idzie tutaj pod tym rezystorem, jest przelotka na drugą stronę. Tutaj mamy szereg tranzystorów lub diod w takich obudowach. One służą do ograniczenia napięcia w obwodzie prądowym. Niestety żaden z tych termistory nie jest opisany, a te niebieskie warystory są na 750 V. Warystor to jest, można powiedzieć, taki bezpiecznik. Kiedy napięcie przekroczy odpowiedni próg, on zaczyna po prostu przewodzić. Mamy takie dość tanie tulejki pomiarowe w formie takich blaszek. Jak możecie zobaczyć, zalutowane są bardzo ładnie, jak również wszystkie elementy na tej płytce mają piękne błyszczące luty. Tutaj mamy szereg rezystorów po 2,5 MΩ, które ograniczają nam napięcie wejściowe i tworzą rezystancję wejściową multimetru. Ciekawa sprawa jest taka, że tutaj mamy drugi komplet tych rezystorów. Tu jest jakby osobny tor pomiarowy i zastanawiam się, co jest tutaj mierzone. Nie wiem, czy to widać, ale te rezystory mają złoty nadruk, więc być może mają lepsze parametry, jeżeli chodzi o dryf temperaturowy. Tutaj jest kolejny obwód, który idzie od przełącznika od spodu płytki, przez te dwa rezystory i przez taki filtr w postaci podwójnego dławika. Tutaj mamy jeszcze kondensator i to idzie już na układ multimetru. Tutaj wchodzi zasilanie z baterii, więc prawdopodobnie to będzie stabilizator liniowy zasilający multimetr i te układy być może również zasilające. Możemy to poznać po tym, że jest tutaj szereg kondensatorów i jeden duży kondensator filtrujący. Jeżeli chodzi o serce multimetru, to zobaczcie, mamy układzik z opisem, jest to SD 7502, tutaj mamy kwarc SMD 8 MHz. Nie widać tutaj żadnej pamięci zewnętrznej, więc prawdopodobnie jest ona wbudowana w ten układ. Mamy złącze do programowania, jedno i drugie. Tutaj mamy miejsce na moduł Bluetooth razem z kontrolerem i jest taka wersja tego multimetru z Bluetoothem. Tu nawet możemy zobaczyć, że płyta jest opisana dla UT60EU i BT. Tutaj mamy buzerek, daje fajny donośny dźwięk, tranzystor od jego sterowania, a tutaj mamy 3 tranzystory, jeden tranzystor zasila podświetlenie ekranu, natomiast te dwa tranzystory zasilają tą dwukolorową diodę LED, która jest w obudowie SMD i jest to zrobione w ten sposób, że po prostu w płytce PCB jest otwór i ta dioda przez niego świeci. Tu mamy antenę do bezkontaktowego pomiaru w formie takiego bolca metalowego. No i generalnie tyle. Konstrukcja jest dość prosta i typowa, bym powiedział. Jakość lutowania jest bardzo dobra. Spoiwo w każdym miejscu ma przetop na drugą stronę. Z drugiej strony zobaczcie, praktycznie nie ma nic, tylko pozłacane styki od przełącznika, wysmarowane jakimś smarem i ten smar prawie że zachodzi na te przyciski. No i mamy wyświetlacz z ramką. Spróbuję to rozebrać, żeby zobaczyć, czy jest tam jakiś kontroler. Wyświetlacz jest na gumkach, ale pod nim nie ma już żadnego kontrolera, jak możecie zobaczyć. Nie będę tego bardziej ściągał, ponieważ tutaj podświetlenie jest zalutowane do płyty. Nie ma to sensu. Generalnie jakość wykonania tej płyty jest bardzo dobra, nie ma tutaj żadnych poprawek poprodukcyjnych. Luty są bardzo ładne i lśniące. Mamy wszędzie przetop nawet do tego rezystora bocznikowego dużego, także tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. Gniazdo bezpiecznika 10A również bardzo ładnie zalutowane. Mamy pełnowymiarowy bezpiecznik na 1000 V 10A. Absolutnie nie ma się tutaj do czego przyczepić. Myślę, że multimetr jest warty rozważenia, szczególnie za te pieniądze, ponieważ posiada on funkcje, których nie znajdziemy w innych multimetrach do 150 zł. Przede wszystkim jest sprawdzony i certyfikowany przez zewnętrzne laboratorium, bezpieczny dla użytkownika, zgodny z normami. Mamy wymienny bezpiecznik zaraz po zdjęciu klapki, także również za to bardzo duży plus i tego nie spotkacie w innych multimetrach za te pieniądze. Sprzęcik jest też bardzo solidnie wykonany, także nie ma obawy przed rzuceniem go gdzieś do torby narzędziowej, czy gdzieś w garażu, w kąt. Z pewnością nic mu się nie stanie. Generalnie bardzo przyjemnie się go używa i z pewnością ten model ze mną zostanie na dłużej. Jako sprzęt wyjazdowy do prostych pomiarów. Minus daje za brak funkcji relative przy pomiarze rezystancji. To powinno tutaj być. No i fajnie byłoby, gdyby w gniazdach pomiarowych były pełne tuleje, a nie takie dwuczęściowe blaszki. To się lubi luzować z czasem, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Ogólnie naprawdę przyzwoity sprzęt. Myślę, że w tym przedziale cenowym jest jak najbardziej warty polecenia. Jeżeli interesują Was takie parametry, jakie on posiada, to raczej powinniście być z niego zadowoleni. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się, cześć.